Samochód, który ma za zadanie opróżnienie zbiorników bezodpływowych. Jest to samochód cysterna z możliwością też płukania zbiorników i płukania czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Jakie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju pojazd? Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie wzrasta nam bardzo mocno w związku z tym, że weszła nowa dyrektywa wodna, która ma obowiązek monitorowania w pełni ilości wyprodukowanych ścieków w odniesieniu do ilości zużytej wody. No i w tej chwili nasze moce przerobowe, jeśli chodzi o zakład budżetowy gminy, zakład wodociągów i kanalizacji, no były niestety niewystarczające. Mamy dwa pojazdy w postaci samochodu asenizacyjnego i ciągnika z beczką asenizacyjną. I to było za mało. W tej chwili kupiliśmy samochód o dużej mocy 10 metrów sześciennych pojemności ścieków, 1000 litrów czystej wody można przewozić tym samochodem. Samochód będzie użytkowany do czasu, kiedy my skanalizujemy w 100% gminę Szczecinek, a to się może zdarzyć za kilka lat dopiero, a też ten samochód będzie wykorzystywany później do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków. Taki samochód to spory wydatek. Czyli zakładaliśmy na początku zakup nowego, używanego pojazdu. W efekcie końcowym dostaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 165 tysięcy złotych i całość zrealizowaliśmy w ramach środków własnych i środków z Wojewódzkiego Funduszu na kwotę 403 tysiące złotych. Brutto. Nie jest to mały wydatek na pewno, ale ten wydatek jest konieczny do poniesienia, żeby można było zabezpieczyć nasze środowisko przed zanieczyszczeniami.